Kościół lokalny, czy chrześcijanin powinien być w społeczności, czy musi być w społeczności, czy w ogóle nie ma to żadnego znaczenia. Zapraszam na trzeci odcinek serii. Celem publikowanych materiałów nie jest zastąpienie lokalnego kościoła. Biblijne materiały w internecie mogą być pożyteczne, ale Bożym planem jest to, aby każdy chrześcijanin zaangażował się w swoim lokalnym kościele. Witajcie, trzeci odcinek serii. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na kilka takich pytań, zarzutów. W internecie jest ich dość dużo, ale ja wybrałem kilka, które w ostatnim czasie przetoczyły się przez internet. Najpierw zacznę od postu jednego z moich znajomych, jednego z pastorów. Paweł Bartosik na swoim profilu na Facebooku wstawił taki oto fragment, taki oto tekst. Większość ksiąg Nowego Testamentu stanowią listy do lokalnych kościołów, które następnie miały być odczytywane w innych kościołach lokalnych, na przykład Kolosan 4:16. Jeśli nie chcesz być częścią lokalnego kościoła, nie powinieneś czytać cudzej korespondencji. Nie jest skierowana do ciebie. I rozpętało to prawdziwą burzę. Chciałbym przeczytać kilka z tych komentarzy. One pokazują bardzo, bardzo mocny trend. Na końcu wstawię też jeszcze komentarz, jaki ja dostałem pod ostatnim z filmów, pod drugą częścią z tej serii. No ale okej, przejdźmy może do tych komentarzy. To pierwszy komentarz. 2000 lat temu większość nie umiała czytać. O dostępie do Biblii nie wspomnę. Co wy robicie, ślepi przewodnicy ślepych? Oczywiście, że 2000 lat temu większość ludzi nie miała dostępu do Biblii. Z tym czytaniem to bym się spierał. Pewnie zależy to od tego, w jakim miejscu świata żyli. Wiemy też, że kopie Biblii przed wynalezieniem druku były bardzo, bardzo drogie. Ludzie nie mieli ich w domach, nie mogli samodzielnie czytać, dlatego zwykle przychodzili do jakichś miejsc spotkań. Wcześniej były to na przykład synagogi, później były to miejsca, gdzie chrześcijanie się spotykali, gdzie czytane były listy, czytane było prawo. Dlatego też dzisiaj czasami zachęcam ludzi do czytania Słowa Bożego, ale jeżeli mają wyjątkowy deficyt czasu, to staram się zachęcić, nawet jadąc do pracy, możesz posłuchać Biblii. Chrześcijanie w pierwszych wiekach słuchali Biblii i z tego też względu i w ten sposób wzrastali. Okej, kolejny komentarz. Mam wrażenie, że pastor zaczyna zapędzać się, stawiając kościelnictwo ponad Słowem Bożym. Myślę, że to jest bardzo ważny komentarz, pokazujący dwa sposoby myślenia. Sposób myślenia, który ma dzisiaj większość Polaków, uważających się za chrześcijan. Większość Polaków jest rzymskimi katolikami, ponieważ zostali ochrzczeni jako dzieci. I faktycznie Kościół rzymski bardzo, bardzo mocny nacisk kładzie na obrzędy. Tak naprawdę no, powinieneś żyć dobrze, powinieneś mało grzeszyć, ale najważniejsze, abyś wypełniał obrzędy. Najważniejsze, abyś przyszedł w niedzielę do kościoła. Kościół rzymski tak naucza. Pamiętaj, jeżeli nie przyjdziesz w niedzielę do kościoła, to jest grzech ciężki. Jeżeli umrzesz w poniedziałek, to nie myśl o niebie, nie myśl o czyśćcu, trafiasz prosto do piekła. Bo jeżeli ktoś umrze w stanie grzechu ciężkiego bez posiadania łaski uświęcającej, trafia od razu do piekła. To jest nauka kościoła rzymskiego. I dlatego być może część ludzi, także chrześcijan ewangelicznych, przejmuje jakiś taki sposób myślenia. Oczywiście są takie zbory, są takie kościoły ewangeliczne, które też nie zwracają uwagi na jakąś więź, ale po prostu odprawiają nabożeństwa i nie za bardzo przejmują się, kto przychodzi. Jednak wydaje mi się, że kościół to coś więcej niż nabożeństwa. Kościół to wzajemna relacja, kościół lokalny, taki jak powinien być, taki jak widzimy w Dziejach Apostolskich, to jedno ciało, to są ludzie, którzy bardzo mocno są ze sobą zżyci i nikt z chrześcijan ewangelicznych nie mówi, nie przyjdziesz do zboru, to popełniasz wielki grzech, ale mówimy, zachęcamy, aby przychodzić, ponieważ w Biblii czytamy, aby nie unikać wspólnych zgromadzeń. O tych wszystkich aspektach mówiłem w poprzednich filmach, więc dzisiaj nie będę się już powtarzał. Ktoś napisał, nie rozumiem, jaki jest cel
poróżniania, kto może, a kto nie może czytać listów apostolskich. Kilka zdań jeszcze. I pierwszym, najważniejszym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii i czynienie ludzi uczniami Jezusa, a nie frekwencja na tym czy innym spotkaniu. Nie zmieniajmy tej kolejności. I z jednej strony tak, to jest prawda, celem głoszenia, celem Kościoła jest czynienie uczniami. Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami, ale wielu ludzi pod słowem Ewangelia rozumie zupełnie inne rzeczy. Wielu ludzi, którzy twierdzą, że czytają Słowo Boże, też pod hasłem Ewangelia rozumieją różne rzeczy, więc po pierwsze powinniśmy sprecyzować, co mamy na myśli, czym jest dla nas głoszenie Ewangelii, czym jest sama Ewangelia. A ten aspekt, nie rozumie, jaki jest cel poróżniania, kto może, a kto nie może czytać listów. To dość istotne, myślę, to jest bardzo szeroki temat, zasygnalizuję go tylko, chyba nie będę wchodził zbyt głęboko, bo na to pewnie trzeba by przeznaczyć przynajmniej jeden długi film. Tak jak Paweł napisał, nie czytaj cudzej korespondencji. Oczywiście było to, myślę, trochę prowokacyjne, ale też pamiętajmy, że większość listów zaczyna się do świętych. Co to oznacza? Może to oznaczać to, że jeżeli ktoś nie jest zbawiony, to zupełnie nie zrozumie przesłania listów. Jeżeli ktoś nie jest zbawiony, myślę, że może czytać Nowy Testament. Nie stawiałbym tu jakiegoś zakazu, ale może w dziwaczny sposób zrozumieć wiele rzeczy. Dlaczego chrześcijaństwo ma takie różne odcienie? Dlaczego są wśród chrześcijan na przykład ludzie, którzy uważają, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny? Ale pojawiają się ludzie przedstawiający się za chrześcijan, mówią, dwóch mężczyzn też może zawrzeć małżeństwo, dwie kobiety też mogą. Dlaczego? Jak to jest możliwe? Odpowiedź jest może prosta. Są osoby, które nie są zbawione i wczytują do Biblii swoje podejście. Słyszałem kilka przynajmniej takich tłumaczeń osób, które chciały się przypodobać tym kręgom homoseksualnym, które wyciągały z Biblii jakieś kosmiczne stwierdzenia, jakieś zgody na takie akty, czy wręcz niektóre osoby, choćby ze Starego Testamentu, wyciągając jakieś wersety i zupełnie je przeinaczając, nazywały homoseksualistami. Więc z tym byłbym bardzo ostrożny. Pamiętajmy, że jedną z ważniejszych zasad czytania Słowa Bożego i interpretacji jej jest to, aby osoba, która chce zinterpretować Słowo Boże, była odrodzona. Jeżeli ktoś nie jest narodzony z Ducha Świętego, to będzie, no może nie na 100%, ale może interpretować Biblię w bardzo zły sposób, co gorsza, może innych nauczać takiej błędnej drogi. I myślę, że trzeba o tym powiedzieć w tym filmie. Są takie osoby, które podają się za chrześcijan, ale ich poglądy zupełnie nie są chrześcijańskie. Czasami nie są w bardzo małym zakresie, ale ten zakres może wykoślawić drogi wielu osób. Paweł Apostoł sam mówił, odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Ktoś napisał, ale pan walnął, od razu widać, że nie ma pan pojęcia o żadnym z testamentów. Być może Koran to pańska księga. Myślę, że ktoś nie zrozumiał kompletnie tego wpisu. A z drugiej strony przerażające jest to, jak wielu ludzi atakuje innych, obraża z taką łatwością. No, akurat tak się zdarza, że czasami te osoby są podpisane w sposób jakiś anonimowy, nie mają swojego zdjęcia, więc czują się pewnie. Niestety tak jest w polskim internecie, że taka fala hejtu jest bardzo, bardzo duża. No i cóż, mógłbym powiedzieć tylko tyle, że chrześcijanin nie powinien w ten sposób zwracać się do innych, nie powinien innych obrażać, nawet jak myślą inaczej, nawet jeżeli naszym zdaniem myślą błędnie. To nie upoważnia nas do jakichś ataków personalnych i do obrażania innych w żadnym wypadku. Wiem, że pojawiają się nauczyciele w internecie, którzy lubują się w obrażaniu innych. Cóż, myślę, że chrześcijanin nie powinien iść tą drogą i zachęcam, aby unikać takich osób, aby faktycznie starać się postępować tak jak pokazał nam to Chrystus. Może jeszcze jeden fragment, jeden taki komentarz, który jest w internecie. Akurat on był pod moim
pod moim filmem, pod tą drugą częścią filmu i ten artykuł, on jest dostępny na Facebooku, ten komentarz możecie go zobaczyć. Ktoś napisał, musi to na Rusi, nic nie muszę, nie wpływa to na moje zbawienie. Kto we mnie wierzy, ma życie. Łotr z krzyża też je ma, a nigdzie nie należał. Sam se czytam Biblię i się uczę, a w zgromadzeniach jest pycha i mikser doktryn, co jeszcze tylko pogorsza sprawę dla wierzącego. Na palcach jednej ręki w Polsce można pokazać zbory, które faktycznie żyją długie lata w zgodzie. W zgodzie z przesłaniem tego filmu, czyli musisz. Na przykład taki detektyw prawdy idzie na zatracenie, bo nie należy do żadnego zgromadzenia. Świetnie. Nie wiem, czy detektyw prawdy pójdzie na zatracenie, czy spotka się z Bogiem, bo go nie znam, więc nie mogę się do tego odnieść. Musi to na Rusi, ktoś tak napisał, nic nie muszę. Z jednej strony tak, a z drugiej strony każdy chrześcijanin, jeżeli ktoś podaje się za chrześcijanina, jeżeli mówi, jestem chrześcijaninem, to Jezus Chrystus jest jego Panem. Chrześcijanin wyznaje, że moim Panem jest Chrystus, a jeżeli moim Panem jest Chrystus, to ja muszę robić to, co On mówi. To nie jest opcja. To nie jest opcja, że jeżeli mam lepszy dzień, to nie grzeszę, ale jeżeli mam gorszy i chcę się trochę pobawić, to zacznę grzeszyć. To nie jest chrześcijaństwo. To jest może sympatyzowanie z chrześcijaństwem, ale to nie jest chrześcijaństwo. Pan Jezus mówi, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze swój krzyż, czy weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Każdy chrześcijanin jest wezwany do naśladowania Chrystusa i oczywiście ktoś zaraz powie, Pan Jezus nie należał do żadnego zboru. No i oczywiście to jest prawda, ale jeżeli popatrzymy na całość Słowa Bożego, widzimy, że po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego zaczął powstawać Kościół. Ten Kościół miał określone ramy i określone zasady w nim obowiązywały. W każdej społeczności byli starsi, apostołowie rozeszli się po całym świecie, trochę przymuszeni przez Boga, rozeszli się i zaczęli głosić Ewangelię w różnych miastach, w różnych miejscach i tam zawiązywały się społeczności chrześcijan. Te społeczności, my dzisiaj nazywamy kościołami, zborami, różnych słów używamy, ale te społeczności miały pewną strukturę, w każdej z tych społeczności mieli funkcjonować starsi. Zobaczmy, to nie był ruch anarchistyczny ludzi, którzy gdzieś usłyszeli o Panu Jezusie i sami sobie siedzieli w domu i żyli jak chcieli. Nie, Słowo Boże mówi, chrześcijanie spotykali się, chrześcijanie sobie pomagali, wspierali się. Czasem Paweł wręcz zarzuca, w pierwszym liście do Koryntian, zobaczcie, Paweł zarzuca wspólnocie z Koryntu, jeden z was zgrzeszył i grzeszy bardzo, dlaczego go nie upominacie? Oczywiście powiedzielibyśmy, że to jest zadanie starszych, ale Paweł upomina całą społeczność. Dlaczego nie upominacie tej osoby? Dlaczego nie wyrzucicie jej, jeżeli nie chce się odwrócić od grzechów? Widzimy, jeżeli czytamy, myślę nawet pobieżnie, jeżeli przeczytamy kilkanaście razy Dzieje Apostolskie i listy, to wyłoni się nam obraz bardzo jednoznaczny Kościoła pierwszego wieku. Kościoła, który był w małych grupkach, skupiony bardzo często w domu, nie posiadający budynków, ale to byli ludzie, którzy byli blisko siebie, byli wezwani do tego, aby dbać o siebie, przede wszystkim o swoje zbawienie. To po to jest Kościół. Mówiłem to na wcześniejszym filmiku, że po to spotykamy się razem, po to, aby pomagać sobie. Jeżeli mój brat albo moja siostra ma kłopot, w życiu prywatnym pomogę mu, ale jeżeli wpadnie w grzech, to tym bardziej chcę mu pomóc. Może mi przyjść o tym powiedzieć, jeżeli ktoś jest zbawiony, a cała jego rodzina nie jest i zaczniesz borykać się z pokusami, zaczniesz borykać się z grzechami, to komu o tym powiesz? Większość chrześcijan jest kompletnie nierozumianych w Polsce. Piszą do nas ludzie, którzy żyją w takich miejscach, że w promieniu 100 kilometrów nie jestem w stanie kogoś polecić jakiegoś kościoła. Więc jeżeli wpadnę w jakieś problemy, jeżeli potknę się gdzieś na swojej drodze, wrócę do jakichś grzechów, to komu o tym powiem? Kto mi to pomoże pokonać? Kto mi pomoże? Kto mi doda otuchy? Kto mi poda rękę jakąś pomocną? Kto mi udzieli rady?
Można próbować rozwiązywać to znajomościami internetowymi. Moim zdaniem Słowo Boże wzywa nas do czegoś innego. W tym komentarzu do mojego filmu pojawiło się jeszcze takie określenie. Na palcach jednej ręki można w Polsce wskazać zbory, które faktycznie żyją długie lata w zgodzie. Myślę, że to, czy jest zgoda, to czy nie, nie jest warunkiem koniecznym, aby dobrze ocenić zbór. Warunkiem koniecznym jest to, czy te zbory żyją według Słowa Bożego. Oczywiście, żyjąc według Słowa Bożego, przemieniamy się na wzór Chrystusa, zaczynamy coraz bardziej kochać braci i siostry, ale to nie oznacza, że nie mamy różnicy zdań. Mogą być takie kwestie, w których mamy różnice. Oczywiście, w głównych sprawach wiary nie powinniśmy mieć różnicy. Ale to nigdy nie gwarantuje, że ktoś z danego zboru nagle nie zacznie mieć innych poglądów, bo wysłucha jakiejś audycji, bo oglądnie jakiś dziwaczny film. Niestety w internecie teraz takich filmów jest bardzo, bardzo dużo. Nawet gdyby było 5 takich zborów zdrowych według kogoś, chociaż mam wrażenie, że ta osoba nie zna zbyt wielu zborów. No, ja sam znam kilkadziesiąt, więc myślę, że ich w Polsce znacznie, znacznie więcej. Czasami są zbory w takich miejscach, że nawet nie wiemy, że tam istnieją. My przez wiele, wiele lat żyliśmy w takim miejscu, gdzie nie wiedzieliśmy, że wokół nas są chrześcijanie. Wielu chrześcijan ewangelicznych czy chrześcijan biblijnych, różnie się to nazywa, żyje i spotyka się w mieszkaniach. Jeżeli nie znasz takiej osoby, a w wielkich miastach, gdzie żyje kilkaset tysięcy osób, no, ludzie się po prostu nie znają. Jeżeli nie znasz osobiście takiej osoby, to może w bloku obok spotykać się grupa chrześcijana, to tym nie wiesz. Więc zachęcam zawsze do szukania, do pytania. Można szukać w internecie, nie wiem, nawet na forach osiedlowych, w wielkich miastach, gdzie na jednym osiedlu żyje czasami 20, 30 albo 50 tysięcy osób, to naprawdę znać wszystkich to jest wręcz niemożliwe. Ale są takie miejsca w Polsce, ja mogę polecić kilka. Nie jest ich może dużo, ale tak jak mówiłem, ja znam jakąś małą część wszystkich zborów, jakie funkcjonują w Polsce, więc na pewno są takie zbory i tak jak mówiłem już w którymś z filmów, ludzie bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania, poszukując pracy, poszukując większych zarobków albo podążając za jakimiś swoimi marzeniami z dzieciństwa o podróżowaniu. Niestety chrześcijanie tak rzadko zmieniają miejsce zamieszkania z uwagi na Kościół. I dlatego każdy z nas musi stanąć przed Bogiem, tak naprawdę samemu przeanalizować swoje życie, czy dla mnie naśladowanie Chrystusa jest najważniejsze. Tutaj ten człowiek o pseudonimie napisał, nic nie muszę. Uważam, że każdy chrześcijanin musi naśladować Chrystusa. Jeżeli go nie chce naśladować, jeżeli z całych sił nie chce naśladować Chrystusa, to być może nie jest chrześcijaninem. Nie mówię, że ty nie jesteś chrześcijaninem. Różne osoby oglądają mój film, ale zachęcam każdego, aby każdy sprawdził swoje serce, aby zobaczył, czy faktycznie naśladuje Chrystusa. Jest dzisiaj masa chrześcijan, których znam, którzy chcą naśladować Chrystusa w części rzeczy, a w części chcą żyć po swojemu. To bardzo niebezpieczna droga. Ostrzegam przed nią, bo może się tak okazać, że za kilka lat tą cząstkę, którą byś chciał naśladować Chrystusa, zredukujesz do bardzo małego fragmentu swojego życia. I ludzie żyjący wokół ciebie nawet nie wpadną na to, że ty mógłbyś być chrześcijaninem, takim chrześcijaninem, o jakim mówi Słowo Boże. Na dzisiaj tyle. Jeszcze będzie jeden odcinek z tej serii. Zapraszam.